Cześć, misiaki, pysiaki. Dzisiaj wraz z Sharikanem odwiedzamy SpongeBoba i pomagamy mu w jego życiu. A ty możesz wejść na Kinguina, gdzie są super promocje i z kodem Hades, jak masz 5% zniżki. Ej, co? A ja to gdzie? Ej, kanciasto porty, wypadł mi stąd. Ej, ja chcę usiąść, no weź go wyrzuć. Trzeba się... O, czekaj, a teraz ja... O, dobra. Jak ty to zrobiłeś? No bo sobie nie siedzi to... już. Aha, będzie bieg za nami. Dobra, czyli co, ja prowadzę? Chyba tak, ale wiesz co, skoro zostaliśmy... O nie, skoro dostaliśmy siatkę, nie? Tak, to wydaje mi się, że musimy... Ty, pa, tu są te! Tam, pa, małże! Nie, to nie są małże! Jellyfish! Kałamar... Nie, kałamarnice! No tak, no, tak, no, no, no musimy je połapać. Meduzy! No tak, meduzy musimy. Meduza! No to je ty. Trzeba! Oni mają łódki z silnikiem, a mają kółka, nie? A są pod wodą, po co im coś takiego? Zopasz? Ty, mam meduzę, no pa, widzisz? Ej, zopaś! No nie może, no ale co z nią możesz zrobić? Nie, spieprzyła ci! Czemu one, o, dobra, one wydają... Masz. One wydają dźwięki jak muchy, nie? Ty też jakąś zła, bo może będzie misja, żeby potem przynieść komuś tam jakiś... Dobra, dawaj, idziemy, idziemy do SpongeBoba. O, tu można wejść. Ja mogę usiąść. A ten od razu... O, ja na tronie. Ten od razu na fotel usiadł. O, a co to jest? Co to jest? Co to łazienka, jest? Łazienka, kuchnia, nie? Nie, ty, tak, łazienka. W kuchni. W salonie łazienka. Ty, ma telewizor. Są tu te szpachelki. Jakie szpachelki? Do czego szpachelki? On ma tutaj ten, do gotowania, wiesz, no, do burgerków, nie? Ale on ma tu salę ćwiczeń. Co to jest? I love pain? Ja myślałem, że to sala tortur jest i on te miśki tu torturuje, wiesz, podwiesza pod ścianę, tu jakieś piły mechaniczne, kurde. Zostawiłem SpongeBobowi. Ej, no i wypuścił. No. Co mu wypuścił? No, jeszcze góra jest. Ty! Nice, pokaż mi, co ty masz? Jaką bibliotekę ma wyko... Co to? Do czego to służy? Jaką zjeżdżalnię? Do czego mu ta zjeżdżalnia? A to po co to służy? On jest taki leniwy. Aha, że na fotelu niby do sufitu się podwiesza. Wow. I let's go. Okej, okay, mamy zadanie nagrać na jakimś instrumencie musimy. Wybieramy sobie w takim razie instrument. Ja wybiorę sobie o. Ty! O! Wybiorę skrzypce! Ej! Nie, zabrałeś mi to! Tam była mandolina. Wszystko mi zabrałeś, oddawajże mi to! Nie! No dawaj to! Tu trzeba skraftować to! O! Też dostałem. Pam, 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 pam! Woo! Ale, ale leci! Ty, nie... Ale bit! A tutaj jest więcej! Tu. Dobra! Czekaj, zaraz zrobimy ten, zaraz zrobimy... Synchronizację, tak! Będzie kooperacja i będziemy grali na różnych instrumentach tą samą melodię, ale będziesz to! Tylko trzeba poszukać skrzynek! No to one są poukrywane, widzisz, tu jedna była za sztalugą ukryta. A, ja bym tutaj mam dwie skrzynki. Majonez znalazłem. O! To jest klarnet. No, nie brzmi jak flet. Oszukałeś mnie. No bo do kratowania był flet. Dobra, ja na majonezie. O, yeah, baby! Trochę nie zsynchronizowaliśmy naszą melodię, wydaje mi się. Oj tam. Dobra, czekaj, czy może trzeba do ludzi chodzić? Pa, gram, tak, pa! On tańczy! On tańczy! Jak się ucieszył! Dobra! Aż znikł, po prostu poszedł do innego wymiaru, tak bardzo się zajarał tą muzyką. Pa, jak tańczy ona. Widzisz, jak gram na flecie? Pam, 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 pam! Dobra, jeszcze... Ej, podwoje nam zali, co jeszcze fajnie, kilku. To musimy oboje grać. Chodź, dobra. Chodź, o! Jest, mam go, zapałem go! Jaki on ma derpa! I pyk, i puf, dobra, i go kolejna, nie ma. Kolejna osoba, halo, halo, eny osoba, tam jest pa. Ty, idziemy już, łapiemy. Jaki dziadek. Ej, tutaj wszystkich. Tam, 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 yeah. O, to już, yeah. Ej, wygraliśmy. Dobra, Skalman, are you ready? Wow, you actually don't sound terrible. O, czy on nas pochwalił teraz w tym momencie? Dobra, czyli możemy teraz iść na występ publiczny na scenie i wszyscy będą się jarali tym, jak my będziemy grali. To uwaga, uwaga, daję występ moim majonezem. Ladies and gentlemen, przed wami kapela Hadesiak i Sharikan na instrumentach muzycznych majonez i bęberek. I bęberek. O, co się stało? Halo, halo, już nas rzucili? Już ten, tak? Tak, bardzo fałszywa. Albo to muzyka powinna być, czekaj, ale coś... Halo, muzyka? Majonez! Najlepszy instrument na świecie, kielecki! Teraz możemy... Żartuję, oczywiście.
No i co? No nie, no i po cholerę wziąłeś ten flet. W dupę sobie go wsadź. Co ty? Dobra, idziemy do Patryka. Nie, grał... Ej, nie, słuchaj, bo będę grał gówniano muzykę pod... Gdzie... Ej, problem jest taki, że SpongeBobowi nie pomożemy w jego życiu, niestety. Dlaczego? A co, jak byś musiał pomóc? Tutaj tylko eutanazja pomoże. Nie, bo nie słuchałem go, co on chciał od nas, aha, nie? Ale... Aha. Patryk, aha, twój dom czekaj. Się otworzył. Patryk! Cześć, Patryk! Siema! Patryk, czekaj, ja z nim porozmawiam. Ale dom fajny, kurde, jakie... Ty ale coś temu zrobił. No dobrze, aha, się mu otworzył, bo on w nóż mieszka. A tam są autka, okej. Okay. A Metastar, czy jakieś takie rzeczy, czy coś? Nie, nie, nie potrzeba. A jest, ale to jest parking! To jest parking! Ty wziąłeś czyjś samochód, złaś z tego samochodu! Trudno, jedziemy! A co? Co robi? Czekaj, chłopie! Czekaj, bo chyba źle przeczytałem tego questa, nie? Wydaje mi się, że chyba tam chyba o coś innego chodziło. Co, to jest chyba po prostu wesołe miasteczko, tak mi się wydaje. Takie mam przeczucie. Dobra, no to... Jeśli no, się tak pytasz, było. Co ja zrobiłem, to po prostu wszedłem tu i tyle, jakby. No i co, mamy sobie wyobrazić, że jeździmy na tym? Dobra, wow, na tym się da jeździć. Ale zabawa, no tu. Dla całej rodziny. Tu się montażysta, da na pewno. Dodaj, że to się kręci wprost w produkcji i że jeżdżę w tym. Ty, ale tu są zderzanie się autkami. Naprawdę? Czekaj, wejdę tam. Albo jak tam wszedłeś tu bokiem, tu. A jest, są schodki dla ułomnych. Dobra, fajnie. I co? Ty się tak rozumiem, że to miałoby tak działać, nie? Że tutaj możesz się zderzać ale autkami. Tu nie ma kolizji nawet, to co? Oj, montażysta w postprodukcji, dodaj zderzenia samochodu. Dodaj kolizję. Dodaj fizykę i w ogóle takie rzeczy. Dobra, nie no, fajnie było. No bawię się przednie, powiem ci. Dobra, to chodźmy na kolejkę. Bawię się super. O, 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 czekaj, ale... Ciu-ciu! Dobra, to chodźmy na ten duży. Nie no, jazda bez trzymanki, nie powiem. Powiem ci, że jak tu wjechałeś na górę i potem zjechałeś, to ja tak... O, ale emocje, ale emocje... Po prostu mi zazdrościsz. No, zazdroszczę ci. Czekaj, to ja też się muszę przejechać, czekaj. Ja myślałem, że to taki kozak, to ty pójdziesz na ten duży od razu tam. A, wciśnij mi przycisk. Ej, to może jechać w drugą i drugą stronę. Wow! Wybierz to sobie. No i co? Wyłączyłem. I co to robi? Nie wiem. To jest a to światło. Światło robi jak... Wow. Światło na pustyni, na środku. Tu jest Patryk, dobra. O, tu jest Patryk. No nie wiem, mam dwie dźwignie i żadna nie działa. Którą mam wcisnąć? To którą chcesz? A co tu chodzi? No jedź do przodu, zróbże coś! Nie zatankowaj samochodu, jak mogłeś nie zatankować? Okej, okay, connect the support to block higher. Okej, okay, czyli te u góry, co ty tam zrobiłeś, to trzeba jakoś dwa do góry jeszcze? Nie wiem, pisze, że dwa do góry musisz jeszcze. Niby jak? Nie wiem, popatrz, czy to się jak to jest zbudowane. Nie wiem, czy to się będzie trzymało, jakby... To się jednego klocka trzyma, przecież to nie ma szans, żeby to działało. Dobra, jaki słuchaj. Jaki bullshit. Rozdzielmy się no. I rozbudujmy to szybko. Rozdzielmy się? Czy, aha, no dobra, to jak chcesz czy zrobić. Jak ja biorę bloki, to też je dostajesz? Chciałbym, ale to tak nie działa. A tu są dwie skrzynki. A, czekaj, na razie mam bloki jeszcze, więc sobie je użyję, a jak mi braknie, to przyjdę dzięki do Patryk. Ciebie. Patryk! A po co nam te pozostałe bloki? Nimi też możemy budować? One są takie beznadziejne trochę, bo są jakieś płotki. Z płotku zbudujemy fundamenty pod naszym rollercoaster. Słuchaj, już widziałeś jaki ten... No, jaki piękny fundament zrobiliśmy do pierwszej a, tej, no to więc to! No. No, ja nie mam tak, nic przeciw. Tak, tych też możesz budować. Buduj z czego chcesz, możesz nawet z gówna. O, super, uwielbiam, moje ulubione. Z gówna! Z gówna, dobra, jeszcze jeden, dobra. Pyk. Uwielbiam budować budowlę w Minecraft z gówna. Hurra. Kolejna konstrukcja z gówna została ukończona. No powiem moje ci tak. Gratulacje. Jeśli to się będzie trzymało, Ja teraz tam przyjdę, poczekaj. Ja tu z płotków buduję w ogóle. No o, stary, ja no... widzę, że konstrukcja tu się, no, się robi. No jak jeden... Ja je wierzę w to po prostu. Nie denerwuj mnie, chłopie, bo cię tu zabiję. Nie normalnie, inżynier piątka. Nie, opie, on jest nieprzekupny. Jego nie przekupisz. Musisz, widzisz, jakiś wyżej a, bloczek. No i teraz, no tak, no bo teraz, mówię, zielone musi dotykać zielonego. No tak, oczywiście.
Jak najbardziej. No i pięknie, no działa. No, no i pięknie. Słuchaj, ale twoje pokaż się przynajmniej trzyma, moje to tak nie wiem, czy będzie się trzymało. To jest twoja konstrukcja? Coś ty to zbudował. Weź, weź skrzynkę sobie. Jaki bullshit. O, ile rzeczy. Dzięki wielkie, mordo. Nie wiem, o co ci chodzi, słuchaj, ale skoro już wiemy, jak tu budować, nie, to możemy wrócić do inżyniera pierwszego. O, no tak, to najtrudniejsza budowla, jaka była do tej pory. To musisz zbliżyć sobie klocek. O, i teraz stawiamy klocki do góry. Szybko, kto postawi więcej klocków w jak najkrótszym czasie? Czemu ja nie mogę tu budować? Jestem już na górze. No, ale ja nie mogę budować, coś ty mi tu zrobił. Ja dół zabuduję. Dobra, panie, jest już na samą górę. No i super! Szaleństwo! Zbudowaliśmy, tu jest kolejny. No a ja? Siadam, a dobra, siadaj. Jest! Jadę! Powiem ci tak. Ale mocie! Ale paja, koni podnoszą ręce, jak zjeżdżamy w dół. A ty nie, a ja nie zobaczysz? Nie. No patrzę, widzę. A ja nie podnoszę rąk. Czemu ja nie podnoszę? Znaczy ja mogę machać! Ja macham łapką do góry! Macham jak porąbany, mapką macham! A Bemus papam! Powiem ci tak, trochę się obawiam tej konstrukcji, tak? Ona trochę skrzypi tak momentami, ale nie, to jest spoko. Ale patrz, jeśli my to przeżyjemy, nie? To jak już ktoś dalej zginie, to już nie nasza wina. Tak. Wydaje mi się, że tak. Ale fajnie, pana karafa koralowa. Jak karafa koralowa. Kolalowa. Kolalowa. I tylko Patryk. Jej! Ale fajnie! I ty teraz... 3 godziny później. Dzień dobry, jak on się nazywa? Pan Krab. No chyba sa jaja robisz. No nie, no pan Krab. Nie dali mu zwykłego imienia, dali mu pan Krab? No jest pan Krab. SpongeBob mówi. No okej, panie Krabie. Dobra, panie Krabie. Co musimy tutaj zrobić? My boy, bla bla bla, serve the customers and collect their money. Będziemy obsługiwać! My mieliśmy na hajs, znaczy na te buki przyjść. A my ich... jakie kanapciory mam! Taki zestaw... Takie robi wrażenie! SpongeBob... O, żryjcie wielkie buły! 30-centymetrowe! Ej, bo SpongeBob wrzucał w nich burgerami, nie? I... A to można tak? Można rzucać! Żryjcie! Ale dawajcie pieniądze! Gdzie oni pieniądze dodają? Dawajcie pieniądze! SpongeBob zbiera, spoko! Na pewno? Co on ma taką minę? Widziałeś go przez chwilę? Ej! $22? Za tyle tak ma, bułków? Ale kolejna fala! Ej, to trzeba może im pieprznąć z tego! Oddawać mi buki! Oddawać! O! Ty patrz! Dawajcie mi pieniądze! Żryjcie to! Ej, postawiłem katapulty! Jak katapulty postawiłeś? Te kolejne, te... Ej, faktycznie katapulty na buki! O, ale... Jaka konstrukcja mega! Ja pierdzielę, tower defense! Chłopie, patrz co tu robię, nie? Kurwa! Ty, a sentry gun? A tacka to jest ten, taki shotgun! Tak! Ale mi się kończy, kurde. O, 2 autobusy przyjechały. Dawaj, karmić, a jednych ty drugich, a moi się skończyli. Sentry gun deploy! Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, że będziemy kelnerkami w tłustym krabie. Dobra, to chowaj do kieszeni, potem se zeżremy jakąś jeszcze przy okazji. Ja idę do kuchni, nie? Idę sprawdzić tajną recepturę. Co mają w kuchni? Ej, my $120 już zarobiliśmy, zarobiliście. Ale my bogaci, no nie, to... No nie, rzucam YouTube, bo dzisiaj pracuję tutaj u pana Kraba na zmywaku. Więcej zarobię. Ej, przypał, skończyły nam się te! O, wieżyczki się zepsuły! Strzelaj shotgunem! W wejściu! Co się stało? Nie wiem, przyjechało kolejne. Jakiś bubble bass. Bubble bass? Jakiś bossy. Ej, niszczą ściany! Ściany niszczą! Co? No ściany zniszczyli! Kto za to zapłaci, wandale? Zwyroluj, jaki grubos przyszedł! On się nie zadowoli taką kanapeczką. Szykujcie mega zestaw Happy Meal! Szybko! Zestaw z zabawką raz, bo grubas nie odejdzie i nas zje. Potrącą nam to z wypłaty, przestańcie. Chłopco wszedł przez ścianę, bo się nie mógł w drzwiach wejściowych zmieścić. No co on robi w ogóle?
Dobrze, że nam busem nie wjechali. Piąty! Chociaż nie wiadomo. O, SpongeBob, SpongeBob już nie daje rady. Potrzebujemy więcej wieżyczek. SpongeBob, ja już patrzę po jego minie, że on już ma dość po prostu, nie? SpongeBoba to jest chleb powszechny, powszedni, kurde. To jest bułka. Bułka. Powszechnie. Dobra, ty, ja dorzucam do stolika. Piu, 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 piu. Du, 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 du. O nie, skończyły się kanapki, ale na szczęście uzupełniłem. Piu, 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 piu. Kurde, co się popluje i mikrofon też. Piu, piu, piu. Żryj to! Oni wchodzą przez tą dziurę. No żwy padł na zewnątrz mi tam. Dobra, to dorzucam kolejną kupę. Czy oni naprawdę mieli tam tyle roboty w tym SpongeBobie? Ale to... faktycznie ten SpongeBob to jakby już nie chciał żyć. No on mówię ci, on już ma dość, nie? On po tym odcinku będzie miał dość, już więcej SpongeBoba nie się nie pojawi. Ale to rozumiesz, że dostaniemy te pieniądze, dla siebie zarabiamy, tak? Nie? No mam nadzieję, że tak, bo jak nie to ja jestem oburzony po prostu. No ile ci idzie? Paską dostaniecie zaraz zagłady! Wypadł mi stąd, darmo zjady! Zajmuję się dziurą, ile twoich wjechało tutaj? No bo ja ich do stolika zaprosiłem, nie? A, żeby coś tam rozumiem. Tych było. Nie ma czasu, nie ma miejsc! Ej, patrz, im się już stakują, już cyferki się pojawiają, ile oni bułek chcą, bo już się im nad głową nie mieści. Ja co, oni głodni są wszyscy, co jest? No ja nie wiem, ale jakaś klęska normalnie żywiołowa tutaj chyba pod tym, nie wiem jak to się nazywa. Ej, chłopaki, autobusy wam uciekły! Oni z buta pojadą, oni tyle jak bułek zeżarli, że teraz to... O, Battle Boss, idzie gruby, rzucaj do grubego! Gruby nam znowu ścianę zniszczy! Kolejną? Grubego! Gruby nie! Gruby nie. Żry! Zostaw mi ścianę! Dopiero co zbudowaliśmy ten dom! Zostaw! On mi żre tą ścianę, nie? Ty, ale no to tak, chłop jest dopiero głodny. Dobra, nowe burgery dorzucam. Szarikat, pomóż tutaj! Ej, czemu SpongeBob latał? Widziałeś to? SpongeBob latał, odpalił helikopterek tą macką. Jak on to zrobił? A na stoliku skończyły się bułki! Przez chwilę uzupełniałem! Więcej bułków! Skończyły się bułki! Dorzucam kolejne! Na więcej bułków! Więcej bułków, kucharz! Robisz koniec, bułki! Koniec, dość! SpongeBob, zrób coś! Wysadź ich, nie wiem! Tactical New Ginkami, ja już nie to nie mogę, wiesz, ja się zwalniam! Nie, bo nie dostaniesz wypłaty, już to jest prawie $900, stary, wiesz co to jest za dniówka? Nie da się! $900. Nie da się nakarmić tyle osób! Jak się nie da, jak się da, po prostu trzeba uwierzyć w siebie, macką ich napieprzaj czy coś. No nie wierzę w to normalnie, albo na flecie im zagraj. Dorzucam burgery, skończyły mi się, o dobra. O, ej, oni smutni wychodzą. Przepraszam, bo grałem no na flecie. No chujową muzykę grasz. Zagraj coś wesołego, a nie jakiś smet. Ale ja mam tylko fleta. No niszczą nam, kasę! Niszczą nam kasę! Macie burgery, spadajcie stąd! Kasę nam niszczą! Nasze dolarsy! Nie! Zostawcie nasze pieniądze! Nie! Teraz zupcyli kasę! O! A to wypłata dla nas? O kurde! O! Znalazłem wejście! O! Ukryte wejście znalazłeś? Bardzo ukryte. Bardzo poczekaj. Z tyłu. Pokaż mi je. O kurde, no powiem ci, że ja bym się nie spodziewał, że tu jest wejście. O, wcale nie umarliśmy od... O kurde. Ale przepraszam, o. Jak ty to zniszczyłeś ręką? A bo guzik był. A to guzikiem zniszczyłeś? A, no to fajnie, no. Ktoś robi specjalną pułapkę, zapadnie, żeby uwięzić swoich rywali, ale robi przez przypadek albo celowo guzik, który niszczy tą pułapkę. Niby jest tu parkour, ale patrząc po drabinkach, gdzie są wszędzie one, to jest taki... Nie, bo to są checkpointy, które trzeba otworzyć. No bo to trzeba otworzyć. No bo możesz wejść tam tymi, bo już ci otworzyłem. Guzik, prawda, ani jednego przycisku nie nacisłeś. Ale kłamiesz. Jak po tym... Co ty gadasz? Ty, tu co? Jest ten. Co tu jest ten? Trzeba zgadnąć, który jest dobry. Tu jest Squid Game co? Normalnie. Że przycisk? Nie, tu. A co, że to się zawali? Ta, no widzisz, pierwszy już zawaliłem. Naprawdę? No. No to teraz ty idziesz. Nie no, teraz ty. Dobra, dobra, to teraz ten. O! O, kurde, no to ten.
No nie, umarłem! Ja też. Jak umarłeś, no jak tam miałeś już... No na ostatnim, no. A fuck. Nie zapamiętałem. Damn. Dawaj, dawaj. Okay. Już nie jesteś w stanie się pomylić, tak mi się wydaje. Na szczęście to jest Squid Game dla ubogich, także my wszyscy przeżyliśmy na szczęście. Tak, więc... tylko nóżka skręcona, co najwyżej. Tak, i tak płuco przebite. O, plankton! O nie, musimy go uwolnić! O. You fools, you really thought I would get stuck into my own trap! A, to dzięki. To jakbym... To chyba zły przycisk wcisłem. Dobra, dawaj, musimy ten... Rozwiązać zagadkę! Tu jest pewna kombinacja, jest ich tylko 40 milionów. Także wydaje mi się, że szybko uda nam się to rozwiązać. Dobra, ja swoje już przełączyłem. Ja też przełączyłem wszystkie. I część mi poznikała. I co? Nie przełączyłeś wszystkich. A, okej. Okay. Oszuście! A to ciebie tu zostawiamy, panie Plankton. Tak, zostawiamy cię, ty, z Werolu. My uciekamy stąd. Tam jest przejście. Idziemy dalej. Za jakimś tam, za Hasiekiem. Za Hasiakiem. Siema. Co to za akwaria? Naprawdę musiałeś dodać sobie 8977? Co? To się samo dodało. Nieprawda. Prawda. I co to robi? Jak ty na to stanę, to co? O, tu zrobiłeś światło? Ja nie wiem, ja tak naciskam i o, tu wyłączyłem. A, to gdzieś się włącza jak sta... A, tak to działa. O nie, musimy... To jest zagadka, musimy rozwiązać ją. Musimy postawać tutaj na różne klocki. A to musimy zapalić światło w każdym? No, jakbym to robił, to bym tak zrobił. No dobra, to czekaj, nacisnę tu. I tu zgasło, zapaliło nie? się tu. Okej, okay, co to nam daje? Jak stanę tu... O zrobiłeś. A może wszystkie trzeba było zgasić? Okej, nie. Dobra. Labirynt. Dobra, ja idę ze stroną prawej ściany, ty lewej. Dobra, to ja się trzymam lewej strony. Pusto. Ej, jestem na dole, jestem pod tobą, popatrzcie. Widzę. To chyba zasada lewej ściany się... Bardziej dobra, trzyma, jest. Tak. To... Mhm. Tak, trzymałem się znowu lewej ściany i jestem znowu piętro niżej. Poczekam tu na ciebie, żeby nie schodzić. Hasiek, tutaj! Cześć, mordo, trzymaj się lewej strony, cały czas w lewo. Dobrze. Hoppa. Dobra, idziemy lewo. Jesteśmy. Ale to, ej, czekaj. Musimy się skradać, bo to jest misja skradankowa. A wiesz co? Ja mam hamburger w ogóle, nie wiem dlaczego. Przy sobie. Masz. Przynajmniej nie zgłodniejemy na misji. Czy powinniśmy iść na górę? No może sprawdzimy, co jest na górze. Czy my wróciliśmy? Tu jest taka tajna misja, więc musimy zrobić muzykę. Tu nas nie było chyba. O, tutaj znów w górę jest. Czekaj, mordo. Już tam, o kurde, ja zabłądziłem. Nie poszedłem z lewą stroną i popełniłem błąd życia. No powiem ci tak, ja się tutaj tak gubię. No. Ale to jest inny labi... O, tak, musisz tu do mnie dojść. Mordo, no, czekaj na mnie. Czekam, ja się zgubiłem! No, ale tak. Idź za muzyką! Ale ona gra wszędzie. Dupy to jest. O, dobra, chyba znalazłem to przejście magiczne. Tak, o, jest! Burgerek dla ciebie! Dzięki, wielkie, mordo. No, SpongeBob taki jakiś przymulony dzisiaj. No, smutny taki. Nie odzywa się. Czekaj, gdzieś tu się szło. Trochę nakarmić trzeba. SpongeBob, siemano. Jesteś głodny? Proszę! A, otworzyłem tajne przejście! Ej, ale czekaj. To mi śmierdzi tutaj pułapką. Hop. Czemu to się nie zawaliło? I tam drugi przycisk jest po drugiej stronie. O, chyba źle zrobiłeś tą kombinację. Chyba nie zgadłem. Chyba wysadziłeś nas. O kurde. Czekaj, tu jest kolejny przycisk. O, w dupę. Dobra, mam jeszcze jeden. Nie, tu jest jeden, ale nie mogę tam wejść. Jak tam wejść? Cholera jasna. A, chyba że tak. No przecież tak. Brawo! No ej, jak to nie ten przycisk? Więcej tu nie ma. Halo, wszystkie co już. Chodzi? Ja czuję się oszukany przez życie. Czekaj, wejdę na samą to górę. To pewnie czasami... Tak, jakieś na górze musieliśmy ominąć. No, normalnie. No, normalnie chyba Hasie go pominął normalnie jakiś ja przycisk. Ja pominąłem? Nie. No, a jak to był na górze? A nie, no czekaj. No to tu, czekaj, no wszystkie są wciśnięte. A może na ścianie jest jakiś ukryty przycisk? He? Ja bym tak zrobił, jakbym był SpongeBobem, ale w wersji takiej złej. O, znalazłem! A, otworzyłeś drzwi!
A widzisz, mówiłem, łatwo, że jest jakiś... Czekaj. Czekaj, są cztery przyciski. Nie możemy się pomylić, bo inaczej wylecimy w powietrze, a to oznacza tylko jedno. No i coś to zrobił, mówię, że trzeba ostrożnie klikać. No i dobrze kliknąłem. A, trzeba je szybko ponaciskać, żeby się zaświeciło. Okej, dobra, 200 IQ normalnie, nie? Nie, to są... Następna tajna zagadka. Oni tu prowadzą restaurację w ogóle, czy co to jest? Nie wiem. W sensie Plankton chce zdobyć tajny przepis z Krusty Krab'a, nie? Aha, i dlatego robi takie coś u siebie na firmie? No, on ma czasami, wiesz... Odloty, jest rozumiem. Dziwny po prostu. Okej, czekaj. Dobra, zabiłem. O to chodziło! Bo ty nie wiedziałeś, dobra. Nie, ja wciskałem wszystko. Losowo. Jej, udało nam się, Plankton Prison. Wyszliśmy stamtąd cało. A jakiś ale bonus? Jaki item, bonus? Dostałeś achievement. Możemy jak chcesz, wejść to dostaniesz burgerka. O, możemy wejść do środka? To fajnie, to rozkradniemy im teraz wszystko. Ale jak tu nowocześnie. Do dupy tu jest, ale oni więcej rzeczy sprzedają, bo my tylko kanapki sprzedajemy, powiem ci a oni tak, popatrzy. Nie wiem, czy mnie radioaktywne butle w kuchni jarają, wiesz? O kurde, to ja wiem, dlaczego im sprzedaż tak spadła. Większość chyba ponownie nie wracała, bo już nie przeżyła tego spotkania po prostu z tymi kanapkami. Masz czum burger, czum frytki, czum szejki, a czum to nie są, nie wiem, jakieś pomyje na pół? Czum? Nie wiem, co to znaczy czum. Jestem słaby z angielskiego. To znaczy cium. Weźmy sobie mapę, zobaczmy. Ej, zostały nam jeszcze dwie misje do zrobienia, ale sztos. Jej! Nie wiem, w którą stronę iść, bo nie pokazuję. Ja też nie wiem, czy idę dobrze. Idziemy źle. Tak. Dobra, bo za tym wiadrem, za wiadrem jest... Jest quest, tak, to biegniemy tam, dobra. I let's go. Mogłeś wziąć ze sobą samochód, kurde. Kurde, ale nie ma tu obok żadnego. Cholera jasna. A czy jest? No nic. Ale przy SpongeBobie. Walić to. Biegniemy z buta ku przygodzie. A i tak musimy ominąć całą skałkę. A to nie wjedziemy na tym? W samochodzie? Co to za beznadziejne samochody w takim razie, jak one nie potrafią wjechać na taki jeden klocek? Nie, ale co, masz samochód? Ja nie mam. Ja też nie mam. A? Ale mam wyobraźnię. Ale wyobraźnia to za mało tutaj. We Flintstonach pchali samochody nogami, więc też mieli wyobraźnię. Dobra, znalazłem. To jest wiewiórka. Znalazłeś szklarnię pod wodą. Nie, ja znalazłem wiewiórę. Wiewiórę, super. Jej, co musimy zrobić? Howdy, okej. Okay. Musimy pomóc jej. Pomóc rakietę. Oczywiście, że tak, już ci pomagamy. Rakieta! To jest rakieta. Co, mam wcisnąć przycisk? Nie. Trzeba... Trzeba powera dostarczyć jej, ojeny. Ojeju, no ale O kurde! O! No to dziękuję bardzo za takie łamigłówki. Jak ja 20 IQ mam, więc no, postoję chyba. To ty to zrób, a ja popatrzę, jak ty to robisz. O, taki jest plan. Ale ja sam... wiesz. No co tu jest takiego trudnego? Masz dwa przyciski. O, jedzie dywanik. No o, prawie. O, wpadł do lawy, super, fajnie to zrobiłeś. Przełączyłeś to, co było zrobione. Czekaj, no gówno tam było zrobione. Tu trzeba... O, jedź, teraz nie jedzie. A nie, czekaj. Aha. Tu musi być. Dobra, widzisz, czekaj. Bo tu jest... Dobra, o, tak? Odpal wagonik. No, naciśnij, ale nie, bo czekaj, bo teraz tam lawa jest jeszcze na końcu. Widzisz? Nie, ale to kok, bo później przełączę. Aha, bo najpierw ten pierwszy trzeba. Dobra, dobra, uwaga, pyk. Jedzie! Jest! Power system activated. Wow! I co, możemy wystrzelić już rakietę? To już, czy jeszcze nie? Nie, to jest jeden z kilku. No to co to jest, rakieta na redstone? To na daleko nie zaleci. A co to jest w ogóle? Czemu ten chłopak skacze tam w środku? I co tu chodzi?
On tak ma sobie skakać? Powiem ci, że jesteśmy chyba zbyt głupi. Tak, jakby. Tak, też o tym pomyślałem. Też szukam z tyłu jakiegoś tajnego przycisku, który by się tu mógł znajdować. Może to jest takie... Ej, no nie, no są... Zaraz, no są dwa przyciski, tak? Nie, no jeden przycisk i dwie bajchy. To nie może być takie skomplikowane. Czekaj. Wyłączę to wszystko w pizdu. Już, przestań skakać. Aha. Okej. Okay. Nie wiem, co zrobiłem, ale zadziałało. Rozumiem. Mhm. Czy są tam jeszcze kolejne łamigłówki, których się nie mogę doczekać? Tak, z pięciu jeszcze z pięciu. Ojej, więcej łamigłówek. Uwielbiam łamigłówki w Minecrafcie. One są takie zajebiste. No dobra, no to ty już zacząłeś to robić. To robi coś na pewno. Wow! Okej. Nie wiem, co zrobiłem. Dobrze sobie radzimy, dobrze. Ale zadziałało, więc jest dobrze. A, tu jest tylko jeden przycisk. A nie, dwa przyciski. Tu jest przycisk, tam jest przycisk i tam jest jeszcze przycisk jeden. Musimy popychać, patrz. Popychać? Nie, czekaj, najpierw tak, zielony, teraz ty żółty ten, no. No. Aha, wiem, o co chodzi. Czaisz bazę. Czaję, no. Okej. Dobra, wow. Jest! To jeszcze wow. Ty! Team play! Co to za strzałki są? A może je trzeba ułożyć? W dół czy w górę? Nie, do góry, bo jakbym był rakietą, to bym chciał do góry lecieć. Ma to sens, powiem ci, no. O, dobra, ty, czekaj, bo tutaj ten są, no. A tam są pokazane strzałki, czyli ta pierwsza musi być w dół, ta druga jest okej. Okay. No tam, za szybą, nie widzisz? O, widzisz, już ustawiłem. Dobra, idziemy gadać z Sandy. Wow, udało się nam! 200 IQ! Łatwo, my to jesteśmy mądre chłopaki. Tak, bardzo mądre. Uwaga, wciskamy przycisk! Wow! Leci w pizdu! Tam. Wiem, tańczy. Ale w ogóle my jesteśmy pod wodą, więc gdzie my tą rakietą lecimy, co? No, na powierzchnię. Ale to nie potrzebujemy rakiety. W ogóle jak ten silnik działa pod wodą? Wystarczyłoby nadmuchać balon powietrza i byśmy się unieśli. Nie potrzebujemy rakiety, nie? Ani nic takiego. Nie wiem, czy słychać, bo moje ci, ale no... No właśnie nie, bo cię urywało. No nie! Dobra, jeszcze jedna misja nam została. Ptaszek cię ugryzł. Ptaszek, zostaw Hadesiaka z wyrolu. Potrzebujemy samochodu. Dlaczego? No bo ja tam nie chcę iść piechotą. No to załatw samochód. Idę po samochód. O kurde, to jest zajebiście daleko. Dobra, idziemy po samochód. U SpongeBoba było. SpongeBob, a nie mógłbyś nam teleportować samochodu? Jakaś taksy albo coś, nie? No weź Ubera, pozadzwoń albo co. Dobra, może to nie, może jednak nie jest tak daleko, nie mam pieniędzy. Jak to nie masz pieniędzy? Ale mamy burgerami, możemy burgerami zapłacić albo w naturze. Mogę fletem. Możesz na flecie komuś zagrać też, tak jak mówiłem, w naturze. Tu. Co? Nie takim fletem. Patrz, już jesteśmy w mieście. Zajebiste to miasto. O co ci chodzi? Nie wiem, no wygląda jak kupa. A co to za jakiś... Co tu mieszka w tym mieście? Jak oni się nazywają? Co to są za stworzenia? Rybianie? No są ryby i... No to są rybianie, prosto, no. Pałac pranków? O kurde, chcę, żeby mnie sprankowali. Ej, sprankujcie mnie. A, macie baryłki, które są puste w środku. Ale pranksterzy jesteście. Ale jesteście pranksterzy. Ej! Znalazłem coś. Znalazłem zgniłe burgery. Mogę strzelać. Zgniłe burgery. Wow, które nic kompletnie nie robią na nikim wrażenia w ogóle w żaden sposób. No bo to tylko tam, jakbyśmy karmili. Dobra, bo jesteś głupi i do szkoły musimy iść. Dlaczego, co? No idziemy do szkoły. Mamo, ja nie chcę w Minecraft. Idziemy do szkoły, nie ma Minecrafta. Mamo, ja chcę zostać youtuberem, ja nie potrzebuję szkoły. Do szkoły! No ale gdzie ty jesteś, bo ja cię nie widzę. Przy szkole, tam gdzie trzeba iść. Ale co? Czekaj, że co? No?
Ale że ty przy quest... Aha, bo ty tam z buta poszedłeś? No. Zgubiłeś się przy pałacu pranku. No jestem, no bo ja zostałem w prank. No idziesz, biegniesz, dobrze, prawo, prawo, prawo. A, widzę, widzę, a tu są samochody. A niby jak mam rozpoznać tą szkołę, niby po czym? Po szyldzie szkoła. Aha, okej. Okay. Dobra, ale to widzisz, to jednak muszę iść do szkoły, bo nie umiem czytać. Widzisz, nie. jednak ci się przyda. Nie dali. Ale tu jest schwul napisane, a nie schul. To jest w chyba, ale ty jest takie jednak umiesz czytać? No. A bo to jest szkoła ten, szkoła jazdy. Będziemy się uczyć kierować samochodem. O nie! Once a road later. O, ty jesteśmy na wyścigu! To nieźle się uczymy, już z grubej rury widzę. Oh. My hamburger sam pojazdami będziemy jeździć. A ci co w powietrzu jadą, what the hell? A rozumiem, że to my. My będziemy burgerkami jeździć. Jej, dobra, ja będę z tyłu siedzieć, żeby obserwować cię tam z przodu. Halo! Wow! Ty jesteś za niski. Mam ci ten drabinkę dać? Halo! No usiądź! O! O, SpongeBob za mną. A to ty miałeś z tyłu usiąść. Lol! Czemu to tak wolno jedzie? A, czekaj, wysiadłem przez przypadek! Gdzie tu jest nitro? Dobra, te strzałki, musisz w strzałki wjeżdżać. A, nitro! Kurde, driftuję tutaj, kurde, na zakrętach. Normalnie szybcy i wściekli hamburger. No powiem ci tak, że aż tacy szybcy... No nie! Aż taki szybki to ja nie jestem, no. Jestem ostatni, jakiś robak mnie jeszcze zablokował, nie? Ta gra mnie nie lubi. Ty, faktycznie tu jakieś robale są. Dobra, no, prześciłem kogoś. To dobrze, może tobie się uda. Jakiś kurde wąż mnie wziął i zjadł. A może ja muszę strzelać? Ej, ja mogę strzelać z tego gówna tam do nich. Z burgerów strzelaj. Wow, naprawdę coś takiego? Wow. Okej, okay, drugie okrążenie, ale jeden ostatni. SpongeBob, przykro mi bardzo, że przegramy. Jakiś robal tutaj mnie. No, to mówię właśnie, że to ten mnie wziął i mnie... Dawaj! Kaput. No jadę, ale jestem ostatni. O. Masakra, ty, ale powiem ci, że ten robal to nawet taki straszny był. Ej, dlaczego oni są tacy szybcy? No bo lepszą mają benzynę. Rozumiem, że jest tanie naciskać. Nie naciskaj nic, bo ja wysiadłem. No właśnie, o dobra, wyprzedziłem jednego, dwie osoby. Jednego przegoniłem. O nie, dobra. Wiesz czego mi tu brakuje? Jakiś skórek z bananów, żebym mógł rzucać, żeby moi przeciwnicy się pośliznęli na tym, ja bym wygrał wtedy. No a halu, tak, to, no jak co? Wy prześcignęliście mnie tak szybko? Przecież to jest... Wiesz dlaczego ja jestem ostatni prawie, że? Bo wysiadłeś. Bo ze mną... Nie, bo... No to też, ale... ale dlatego, że SpongeBob ze mną jedzie i mam dodatkowy, niepotrzebny balast! O, udało się! Jestem pierwszy! Gówno tam, obsłuchujcie się, ja też tam chcę wejść. Halo? O! Jej, jestem pierwszy! Jej! Łapka w górę dla tego, kto został pierwszy! Moi kochani! To chyba wszystko na dzisiaj, tak? Zobaczmy na mapę. Tak, zrobiliśmy przyściutkie wyzwania! Także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, oczywiście łapa w górę! I widzimy się następnym razem! Do zobaczenia! Hello! Na jeszcze razie. Party! Woo! Party hard! Woo! Party hard! Tu oczywiście bez muzyki, bo copyrighty, nie? Bo czemu nie? Oj, co ty robisz? Jakie dziki bryki, to jest... Lopa, pęk!